Mamy debatę wyborczą. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam na program. Wszystkie karty są już na stole. Prawo i Sprawiedliwość dołącza do wyborczej gry, przedstawiając listy wyborcze. Znamy jedynki, wiemy, jakie będą pojedynki. Są kontrowersje, są transfery last minute, jest też spór o komisję i o referendum. I o tym będzie dziś mowa w debacie wyborczej. Będą eksperci, profesor Sebastian Gajewski i dr Andrzej Anusz. Jednak pierwsi do debaty zasiedli politycy. Zapraszam, zaczynamy. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie witam moich gości, a są dziś nimi pani Małgorzata Wasserman, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry pani poseł, to uzupełnijmy od razu, dodajmy numer jeden. Jeden w Krakowie. W Krakowie, lista Prawa i Sprawiedliwości. Jest obok mnie, tuż obok mnie poseł Dariusz Wieczorek, Lewica. Dzień dobry, panie witam pośle, pana redaktora, pan jest witam z kolei państwa. Jedynką. Szczecin, zachodniopomorskie, okręg 41, dawne województwo szczecińskie. Tak jest i pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam panie pośle. Szczęśliwa siódemka w Warszawie. Szczęśliwa siódemka, tak, trzeba liczyć chyba. Warszawa to jest taki okręg, w którym Platforma Obywatelska ostatnio miała 9 mandatów. Na 20. Liczymy w tej chwili na połowę. Liczycie na połowę, czyli apetyty rosną. No i zobaczymy. Nie, za dobrych czasów Donalda Tuska mieliśmy nawet 11 mandatów. I pan liczy, że te czasy teraz wrócą? Wracają. To zobaczymy, proszę państwa, bo politycy, przynajmniej ci, którzy do tej pory, do których nie wiedzieliśmy, tak naprawdę nie mieliśmy pewności, gdzie wystartują, wiemy już, kto będzie startował i skąd. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński jest jedynką w okręgu kieleckim i stamtąd będzie startował. I tam dziś się udał, tam rozmawiał ze swoimi wyborcami, przywitał się. Mówił, dlaczego kandyduje, ale również mówił o tym, że rządzenie to ciężka praca, to nie cygara i haratanie w gałę. To jest jasna aluzja do konkurentów politycznych. Mówił o chłopcach w krótkich majteczkach i o liderze opozycji. No to zobaczmy, jak Jarosław Kaczyński przywitał się z Kielcami. Jest oczywiście takie pytanie, dlaczego ja tutaj? Dlaczego na pierwszym miejscu tej listy jest szef partii i obozu rządzącego? Otóż, proszę państwa, odpowiedź jest prosta. Polska jest jedna. Cała ówczesna polityka była nastawiona na dwa kraje. Niemcy i Rosja. Wielki błąd. To było coś, co nas niszczyło pod każdym względem. I my tą politykę odrzuciliśmy, a oni do niej wrócą. Bo są w istocie partią zewnętrzną. Tusk nie może otrzymać kolejnej szansy. Panie pośle, do pana pierwsze pytanie. Jarosław Kaczyński bardzo szybko rozpoczął tę kampanię. Jak tylko się okazało, że to on rzeczywiście będzie startował z Kielc, to już dzisiaj jest i już dzisiaj rozmawia z wyborcami. Czy taka lokomotywa w postaci Jarosława Kaczyńskiego, tej kieleckiej listy, może zagrozić opozycji? Czyli w Warszawie być może trochę zyskacie, może niewiele zyskacie, ale w Kielcach na pewno stracicie. Czy pan przewiduje taki scenariusz? Znaczy, pan redaktor zakłada, że to była jakaś taktyka Jarosława Kaczyńskiego. Ja myślę, że to jednak była po prostu ucieczka z pola walki, ucieczka przed Donaldem Tuskiem, ale też bardzo silną listą Koalicji Obywatelskiej w stolicy. Mieszkańcy Żoliborza, mieszkańcy Warszawy odetchnęli z ulgą, no ale są bardzo zniesmaczeni kandydaturą Piotra Glińskiego. Dlaczego zniesmaczeni? Który przede wszystkim dał się nam poznać jako sponsor nacjonalistów, sponsor Bąkiewicza. Cały fundusz patriotyczny, który powstał, zasilał konta stowarzyszeń Bąkiewicza. Dzisiaj on jest kandydatem PiSu. Zresztą podobnie jak Kukiz, który też otrzymywał gigantyczne dotacje ze subwencji, rządowych. To wszystko pokazuje, że Warszawa nie jest priorytetem dla nich. Druga sprawa, która mam wrażenie, że przesądziła, to jest kwestia ujawnienia przeze mnie, przez posła Jońskiego, planów likwidacji Okęcia, wyprzedaży gruntów, przeniesienia całego ruchu cywilnego do Baranowa, pozbawienia de facto stolicy serca, jakim jest transport, ale w rzeczywistości jest to wykluczenie transportowe, o którym też trzeba mówić. Stolica będzie wykluczona transportowo. Ludzie nie będą mogli w sposób bardzo szybki, tak jak dzisiaj, przemieszczać się między różnymi punktami i na mapie Polski, i na mapie Europy. A jak pan traktuje te słowa Jarosława Kaczyńskiego, że Platforma jest partią zewnętrzną, nie można dopuścić Tuska, żeby wrócił? Panie dyrektorze, no Donald Tusk mówi przede wszystkim o tym, że po pierwsze musimy wygrać wybory i to państwu obiecujemy i będziemy pracować każdego dnia, każdej godziny i każdej minuty. Oto zwycięstwo. Zwycięstwo nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla społeczeństwa.
Po drugie, rozliczymy PiS i tutaj jest twarda gwarancja tego, że każda afera, każde nadużycie władzy, które również bardzo skrupulatnie ewidencjonowaliśmy, nie zostanie zapomniane. I po trzecie, i to jest najważniejsze, odbudujemy wspólnotę. Polska jest podzielona, polskie rodziny są podzielone, nie mogą ze sobą rozmawiać, kończą ze sobą relacje. Chodzi po prostu o to, żeby te osoby, które są odpowiedzialne za różnych krzywd, również krzywd tych ludzi, którym zabiera się grunty w tej chwili na trasie CPK, żeby tym ludziom wynagrodzić ich krzywdy, ocenić sprawiedliwie tych, którzy są za to odpowiedzialni, ale odbudować wspólnotę. To jest nasz kraj, chcemy tu wspólnie żyć, chcemy, żeby każdy miał prawo wyboru i miał możliwość budowania swojego szczęścia. To jeszcze pan poseł Wieczorek, jak Lewica przygotowała się na przyjście Jarosława Kaczyńskiego do Kielc i na takie powitania i na takie no, w sumie z wysokiego C rozpoczęcie tej kampanii? Znaczy w ogóle żeśmy się nie przygotowywali, bo Lewica się przygotowuje do wyborów we wszystkich okręgach i w całej Polsce i czy pan Kaczyński startuje z Kielc czy z Warszawy, to jest tylko i wyłącznie sprawa Prawa i Sprawiedliwości i decyzji, jakie zapadają w Prawie i Sprawiedliwości. Ja zwracam uwagę, że PiS oczywiście za wszelką cenę chce wygrać te wybory i zrobi wszystko, żeby wygrać te wybory. Lewica nie? Oczywiście, że też. Tak samo jak Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. To chyba nie zarzut do Jarosława Kaczyńskiego, że chce wygrać wybory. Oczywiście, że nie zarzut, tylko jeszcze chodzi o metody. No bo zwracam uwagę na rzecz następującą. Tu pewnie wszyscy potwierdzicie państwo. No jest z PKW wniosek o to, żeby jednak zmienić ilość mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych ze względu na migrację ludności, no i żeby to rzeczywiście proporcjonalnie można było to zrobić. Oczywiście PiS tego nie zrobił, no bo co się okazuje, że wtedy ilość mandatów zmniejsza się w tych okręgach mniejszych, a zwiększa się na przykład w Warszawie. W związku z czym, jeżeli w Warszawie zjednoczona opozycja ma dużą przewagę, no to po co to w ogóle robić? No dobrze, ale dzisiaj jest tak, jak jest, panie pośle. No jest tak, jak jest. Musicie walczyć na takich warunkach. Natomiast oczywiście, że tak. Natomiast Lewica wczoraj miała swoją konwencję rozpoczynającą, inaugurującą kampanię. My wszystkim państwu mówimy, serce mamy po lewej stronie i takie jest hasło polskiej. Tam to nawet pokazujemy. Dokładnie, więc to świadczy o tym. Dokładnie. I to świadczy o tym, jakie jest porozumienie, jeżeli chodzi o opozycję, jeżeli chodzi o opozycję i chęć po prostu przywrócenia normalności w Polsce. Bo kluczem jest, żeby pozamiatać po tym. Jarosław Kaczyński dzisiaj przywitał się z mieszkańcami Kielc, a kilka dni temu Roman Giertych się z nim przywitał i zapowiada, że będzie prowadził kampanię, zapowiada, że będzie publikował informacje niewygodne dla prezesa Kaczyńskiego. Już teraz zadaje mu na Twitterze różnego rodzaju pytania. Czy prezes Kaczyński zamierza w jakikolwiek sposób odpowiadać na to, co Roman Giertych będzie go pytał, czy też mu zarzucał? No może od początku. Po pierwsze, prezes Jarosław Kaczyński ma taką popularność, że może kandydować z każdego okręgu i tam zdobędzie świetny wynik i taka jest prawda. Całe lata startował z Warszawy i po prostu, a ponieważ jest bardzo wytrawnym politykiem, więc tylko to zdecydowało o tym, że daje nam to szansę na większą ilość mandatów i po prostu przesunął się tutaj do Kielc. To jest kwestia pierwsza. Druga sprawa, ja rozumiem, że to nie jest ten moment, natomiast panie pośle, ostrożnie jest z tym likwidacją tych połączeń, bo mamy tryb wyborczy. Jeżeli będzie pan brnął w te nieistniejące... Ja czekam na ten pozew, wie pan. Ale ja mam taką prośbę. Ja panu słuchałam niezależnie od tego, jak duże głupoty pan opowiadał, więc proszę mi nie przerywać, będę zobowiązana. Będę zmieniał się podobnym językiem wobec pani posłanki. Szanowni państwo, dobrze. Pani Małgorzata Wasyńska. Ja znam dokumenty, pani ich nie zna. To jest taka różnica jak pan między chce nami. Sobie panie pośle, proszę, szanowny proszę panie, pozwolić teraz szanowny pani panie, te afery rzekome, które państwo odkrywacie, one najczęściej są, bym powiedziała, no głównie śmieszne, żeby nie powiedzieć, nie nazwać tego w inny sposób. Proszę nie straszyć mieszkańców Warszawy, nie będą w żaden sposób komunikacyjnie wykluczeni. Bo? Ale proszę mi pozwolić odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, bo za chwilę dam panu możliwość wypowiedzi. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię startu. Natomiast, szanowni państwo, nie spodziewam się i bym się bardzo zdziwiła, gdyby człowiek pokroju prezesa Kaczyńskiego w ogóle na jakimkolwiek poziomie wszedł w dyskurs z człowiekiem poziomu Romana Giertycha. To jest w ogóle, tych dwóch postaci nie da się... A jaki to jest ten poziom Romana Giertycha? Proszę przeczytać każdy jego wpis, każdą jego wypowiedź. Przecież tam nie ma w ogóle merytoryki. Tam jest okropny, nienawistny, paskudny język. Język, co do którego ja jestem, powiedziałabym, mocno zbulwersowana, bo
zarówno pan Roman Giertych, jak i ja jesteśmy czynnymi adwokatami i podlegamy kodeksowi etyki. I ja tego kodeksu etyki trzymam się. Zaś za te wypowiedzi, które płyną z ust, czy w ogóle czytamy w internecie pana Romana Giertycha, ja uważam, że każdy inny adwokat w Polsce miałby co najmniej postępowanie dyscyplinarne. Tutaj nie wiem, dlaczego reakcji nie ma. A co, jak pani przypuszcza? Nie będę teraz dywagować na ten temat. Panie redaktorze, choćby ostatni wpis dotyczący matki prezesa. Wie pan, człowiek, który ma odrobinę kultury, już osób, które nie żyją, nie dotyka. Natomiast ja wiem, że Roman Giertych dotknie, bym powiedziała, każdego tematu, jest po to tam puszczony. Natomiast jedna rzecz jeszcze mnie niesamowicie zastanawia. To, jak strasznie poniża go Roman Giertych i środowisko Platformy, a on to po prostu grzecznie łyka, to jest dla mnie niebywałe. Ja myślałam, że on jednak jakiś honor ma. Natomiast to, co powiedział o nim na spotkaniu, chyba w Gdańsku, tak, czy w Sopocie, Donald Tusk, który powiedział, że czuje dyskomfort z tego powodu, że ma go na liście. On go po prostu potraktował jak takiego taniego bulteriera, którego jedynym zadaniem będzie, powiedziałabym, atakowanie na poziomie kostek prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę straszny poziom. Panie pośle, to poseł Szczerba, to obiecałem. Czy Roman Giertych przekracza granicę? Nie, ja przede wszystkim bardzo się dziwię, bo pani posłance Wasserman nie przeszkadzał Roman Giertych wtedy, kiedy był wicepremierem waszego rządu. A skąd pan wie? Nie wiem. No to, to proszę mnie zapytać. Przeszkadzał pani wtedy, pani poseł? Nie będę przerywać, sprawdźcie się. Więc na pewno nie przeszkadzał Jarosławowi Kaczyńskiemu, skoro był przez tak długi okres jego zastępcą i był jeszcze wicepremierem, ministrem edukacji narodowej. Dzisiaj Roman Giertych przede wszystkim jest krytykiem tego rządu i to, ja rozumiem, powoduje jakąś paniczną furię prezesa Kaczyńskiego. Ale oczywiście chciałbym bardzo wyraźnie przypomnieć, że my na świętokrzyskiej liście Koalicji Obywatelskiej mamy Marzenę Okłę-Drewnowicz, mamy Artura Gieradę. To są ludzie stamtąd, którzy właśnie będą w stanie i są w stanie rozmawiać bardzo merytorycznie o potrzebach Świętokrzyskiego, bo rzeczywiście mamy w tym przypadku do czynienia wyłącznie z taktyką wyborczą, taktyką podziału mandatów. Marketing polityczny, to każda partia to stosuje. Nie, pan gdzie może zdobyć więcej mandatów i tam albo posyła dodatkowe siły, albo każdy polityk przyjmuje jakąś postawę. Ja przyjąłem postawę wierności swoim wyborcom. Miałem propozycje różnych jedynek w całym kraju, od mojej partii, od mojego środowiska politycznego i zdecydowałem się kandydować z Warszawy. Czyli ci, którzy zmieniają miejsca, nie są wierni wyborcom? Bo pracuję tutaj od lat, bo ludzie mnie znają, bo ocenią moją robotę, bo traktują wszystkie nasze ustalenia z posłem Jońskim, także dotyczące pani posłanką elektrowni Ostrołęka, z której się... Do mnie może pan mówić, pani poseł, ja akurat Z której się nie rozliczyliście. Panie pośle, pytanie 2 miliardy jest takie, czy zmiana miejsca oznacza, że się nie szanuje swoich wyborców, bo takich słów pan użył. Jeszcze raz? Czy zmiana miejsca startu oznacza, że się nie szanuje swoich wyborców? Nie, pan powiedział, ja szanuję wyborców, każde środowisko jest bardzo duże. My też jesteśmy koalicją, jak pan redaktor dowie, jesteśmy koalicją obywatelską, ale składającą się z 4 środowisk politycznych. I zawsze są jakieś kompromisy. Natomiast uważam, że po prostu jest to absolutnie ucieczka. Ucieczka przed debatą z Donaldem Tuskiem. Ucieczka również z tego powodu, że Warszawa jest cały czas obciążana Janosikowym, że Warszawa nie ma wyrównywanej kwoty związanej ze zmniejszeniem PIT-u, czy zwolnieniem PIT-u, szanowni, dla osób poniżej 26 roku życia. Wreszcie na przykład Piotr Gliński jest twarzą cięcia wszystkich inwestycji warszawskich w kulturze. Przykładem jest Sinfonia Varsovia, Centrum Muzyki, które powstaje, które nie dostało ani złotówki od tego rządu i buduje ją Rafał Trzaskowski z własnych pieniędzy miasta. Za chwilę poseł Wieczorek. Panie pośle, ale pozwoli pan, że jeden sondaż tylko pokaże, jak ocenia pan, pani fakt, że Roman Giertych, był wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, wystartuje w wyborach z list Koalicji Obywatelskiej. To jest sondaż, który opublikowała Rzeczpospolita. I tak, 26,6% mówi o tym ruchu pozytywnie, 35, czyli więcej, procent negatywnie, 38% nie ma zdania. Tak, to znaczy, do każdego sondażu trzeba podchodzić z pewnym dystansem. Natomiast rzeczywiście myślę, że jest tutaj jakaś też fobia po stronie Zjednoczonej Prawicy, jeżeli chodzi o Romana Giertycha. Decyzję podjęła Platforma Obywatelska, my tę decyzję szanujemy. Natomiast ja zwracam uwagę po pierwsze na rzecz następującą. Pan prezes Kaczyński nie ucieknie przed debatą, no bo jeżeli będzie debata szefów i liderów ugrupowań partyjnych, no to ja sobie nie wyobrażam, że pan prezes
prezes Kaczyński w takiej debacie nie będzie uczestniczył, bo to jest kluczowa sprawa dla wyborców. Z pytaniami i są rzecz problemy, druga, panie pośle. Być może z pytaniami, no ale rzecz druga, my mamy tam pana posła Andrzeja Szejna i tej broni też nie będziemy się bali użyć, chociażby w pytaniach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, polityki zagranicznej, Polski w Unii Europejskiej. No to są rzeczy, na które dzisiaj musimy dyskutować. Ja sobie nie wyobrażam, żeby prezes jakiejkolwiek partii w Polsce w takiej debacie nie panie uczestniczył. Panie pośle, a pan by stanął do debaty wyborczej? Oczywiście. Ze swoim konkurentem? Kogo tam pan ma z Prawa i Sprawiedliwości? Ministra Grubarczyka i z przyjemnością się go zapytam, co ze Stępką, kiedy te promy będą, ile pieniędzy stracili. A on panu powie, a co wy zrobiliście za swoich rządów dawniej, doprowadziliście do takiej, a innej sytuacji. Przecież to wiadomo, jak rozumiem, że przez 8 lat rządzi Zjednoczona Prawica. No, ja wiem, jaką oni wyznają zasadę. Ja to zawsze powtarzam. Ta zasada jest bardzo prosta, szanowni państwo. Żeby lud prosty darzył ich miłością, zabierają pieniądze po cichu, a rozdają głośno. To skoro... I to jest tak, tak, no niestety to działa wszystko. To pani poseł, zgadzam się pani... co do jednej rzeczy. Rzeczywiście całość naszych rządów sprowadza się do tego, żeby ten lud, którym powiedział pan poseł, po prostu żył dostatniej. I zgadzam się, że to jest taka sytuacja, że zabraliśmy na przykład mafią VAT-owskim po to, żeby ten prosty człowiek, który ciężko pracuje, nie harował dzisiaj za 3 zł i za najniższą krajową, która wtedy była na poziomie około 1600 zł, tylko żeby jednak dostawał pensję czy godzinówkę i umowę o pracę i żeby jego praca miała jakiś realny wymiar. Zgadzam się. To rzeczywiście to robiliśmy 8 lat i to będziemy robić na przyszłość. I to absolutnie obiecujemy. Pani poseł, kończąc wątek debaty, czy pani ma jako konkurenta Bartłomieja Sienkiewicza, który 4 lata temu startował z Kielc, notabene, dzisiaj startuje jako jedynka krakowska. Pani by się podjęła debaty? Ja myślę, że tak. Ja nie mam najmniejszego problemu z tym. U nas w Krakowie odbywają się debaty. Zapytam go, co sądzi na temat słów pana posła Szczerby o tym, że on nie zdradza swoich, że tak powiem, wyborców. Ja mówię o swojej postawie, a nie mówię... No więc zapytam go, co sądzi na ten temat. Na razie wydaje mi się, że pan poseł zapoznaje się z miastem, z jego problemami, więc dam mu trochę czasu. Potem na pewno będzie jakaś okazja do dyskusji, ale dlaczego ja mogę dyskutować? Dlatego, że ja liczę na to. Ja w zasadzie nie znam pana posła Sienkiewicza, ale mogę założyć, że jest człowiekiem na poziomie i dlatego zakładam, że ta debata w Krakowie będzie odbywała się na poziomie merytorycznym. Gdybym miała za partnera Romana Giertycha, to nie wiem, czy bym w ogóle na pytanie jakiekolwiek odpowiedziała w jakiejkolwiek formie. Nie ten poziom, nie ta klasa. I tak jak mówię, przecież nie wiem, czy przede wszystkim Roman Giertych sam się też już postawił, tak jak mówię, w tej sytuacji, w takiej postaci dramatycznej. To znaczy Lewica go zablokowała, Senat go nie chciał, nikt go nie chciał. Do Senatu nikt nie zgłosił. No, ale przecież tuptał i w internecie i tak dalej, robił wszystko, co mógł, żeby się dowiedzieć. Ja rozumiem, nie przerywałam, wiem, że pan nie może... Pani poseł, bardzo proszę, króciutko. W każdym razie, w związku z powyższym, sam wie, że jest określony w roli takiego człowieka, bym powiedziała, pewnego wyrzutka, no więc trudno go traktować poważnie. Pan poseł PiS przedstawił na swoich listach takie indywidua jak Łukasz Mejza czy Robert Bąkiewicz, ten drugi, to słynny antysemita, to ksenofob, to człowiek, który obrażał największych bohaterów, przynajmniej dla części środowiska politycznego, czyli powstańców warszawskich. Wtedy nie słyszałem ani słów Jarosława Kaczyńskiego, ani pani posłanki Wasserman, którzy by skrytykowali te wypowiedzi. Również te formy zagłuszania. W kieszenie Bąkiewicza włożyli 3 miliony złotych z instytutu, który powołał pan wicepremier Gliński. Bąkiewicz kupił sobie nieruchomość w powiecie otwockim, ponad hektar. Na potrzeby, czy pan jest pewny, że pan Bąkiewicz sobie kupił nieruchomość? To jest stowarzyszenie... Proszę to powtórzyć, bo jesteśmy przed kamerami i pan Bąkiewicz też tego słucha. To jest stowarzyszenie, nazywa się Straż Narodowa. Czy kupił sobie tą nieruchomość? Które to stowarzyszenie jest stowarzyszeniem składającym się z 3 osób. Nie jest stowarzyszenie nawet zarejestrowanym w KRS-ie, w sądzie. Tylko jest stowarzyszeniem zwykłym. Pani dokładnie wie, jako adwokat wie, co to znaczy. To znaczy, że takie stowarzyszenie można sobie... Możemy tutaj w trójkę, pan poseł, pani posłanka, ja sobie założyć. Regulamin napisze pan redaktor na jednej stronie i rejestrujemy u starosty. Dobrze, pytanie jest takie, czy to można powiedzieć, że o sobie kupił, bo tutaj rozumiem, tu jest w tym problem, że... Kupił sobie, czyli kupił stowarzyszeniu trzyosobowemu, nad którym pełni absolutną kontrolę. Natomiast bardzo mnie wzrusza rzeczywiście ta narracja pisowska, która mówi o mafii VAT-owskiej, bo ja wie pan, ja nie znam wielu mafii VAT-owskich, ale kontrolowałem jedną mafię VAT-owską. Ta firma nazywała się EIK z Lublina. Na jej czele stał handlarz bronią.
wziął zaliczkę 35 milionów euro na zakup respiratorów, wystawił faktury Ministerstwu Zdrowia, ale zapomniał, pani posłanko, co zrobić? Wpisać odpowiednie stawki VAT. Tam, gdzie była pozycja VAT, wpisywał zero. I wszyscy to, Cieszyński, Szumowski i pozostali, te faktury przyjmowali, ja rozumiem, że... księgowali. Gdyby nie ja, gdyby nie poseł Joński, rozumiem, te że faktury to też byłyby będzie tam leżały. Przedmiotem, przedmiotem kampanii, szanowni państwo, to będzie, rozumiem, przedmiotem kampanii, przedmiotem dyskusji podczas kampanii. Ja lubię rozmawiać na poziomie oczywiście szczegółu, na poziomie porozmawiajmy przykładu w takim razie jeszcze o referendum, które ma się odbyć razem z wyborami. I teraz widać, to referendum jest bardzo mocno podkreślane, kampania, tak, Prawa i Sprawiedliwości, aby wziąć w nim udział. Premier Mateusz Morawiecki, mówimy o debiutach, to wczoraj, oczywiście premier nie jest debiutantem z Katowic, ale rozpoczął kampanię od spotkania w Muzeum Śląskim w Katowicach i tam o tym referendum mówił, konkretnie o przyjmowaniu migrantów. To są zwykle młodzi muzułmańscy imigranci wykorzenieni ze swoich środowisk. Tacy, którzy przyzwyczajeni są do czego? Do zupełnie innej kultury, do zupełnie innego społecznego obcowania, do przemocy, bardzo często do przemocy wobec kobiet. Drogie panie, pomyślcie o tym piekle kobiet na przedmieściach Paryża czy Marsylii, w innych miastach zachodniej Europy. Odebrali prawo kobietom do decydowania o sobie, odebrali kobietom bezpieczeństwo. I to jest po prostu skandal, że premier szczuje na innych. Przypominam, to rząd PiS-u sprowadza wielu migrantów, straszy, szuka wroga. Powinien sam się przyznać do tego, co złego zrobili kobietom. Pani poseł, do tej pory to sformułowanie piekło kobiet było wykorzystywane przez opozycję. Teraz przejął je premier Mateusz Morawiecki. Stara się nadać mu nowe znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że opozycja dzisiejsza bardzo dużo powiedziała nieprawdy w tym temacie. Ja obserwuję czasem te dyskusje związane z tym, jak zakłamuje się rzeczywistość, mówiąc o tym, że wyrok Trybunału, który mówi o wadzie płodu, przypisuje się jakby do zagrożenia życia lub zdrowia kobiety. To są w ogóle dwie różne rzeczy. Państwo celowo najczęściej oczywiście zamazujecie te granice. Szanowni państwo, rozmawiałam z bardzo wieloma lekarzami przy okazji tej szokującej wtopy, którą zaliczyliście z panią Joanną, z której liczyliście, że zrobicie wielki marsz i zrobicie wielkie hale. Okazało się, że to była straszna kompromitacja i okropna ustawka. Natomiast lekarze mówią, że jeżeli ktokolwiek dzisiaj wystraszył kobiety, to ta narracja puszczana przez opozycję, ponieważ każda kobieta, ja chcę, żeby to bardzo wyraźnie wybrzmiało, każda kobieta, która przychodzi do lekarza, to lekarz ocenia, czy ona ma zalecenia do tego, aby usunąć zdrowotne ciąże, czy nie. Żaden policjant, żaden prokurator, nikt inny i nikt tego nie kwestionuje, jeżeli lekarz podejmuje taką decyzję, bo są do tego przesłanki. I lekarze mi powiedzieli, że jeżeli ktokolwiek wystraszył kobiety, to właśnie ci ludzie, opowiadając, że one są pozbawione jakby pomocy, opieki, że tu w Polsce nie wiadomo, co się dzieje. Państwo za to odpowiadacie. Piekło kobiet to jest rzeczywiście to, co mogą nam zafundować ci ludzie, którzy fundują to dzisiaj w tych pozostałych krajach, którzy przyjęli imigrantów, jeżeli chodzi o Niemcy, jeżeli chodzi o Francję, o Szwecję, o Belgię. Tam rzeczywiście odbywają się niesamowite dramaty i to w ogóle ja rozumiem, że taką metodą jest odwracanie kota ogonem. Natomiast szanowni państwo, popatrzcie po ulicach. Czy państwo widzicie tutaj obozy i hordy nielegalnych imigrantów z krajów Afryki, czy jeżeli widzicie obcokrajowców, to są ludzie, którzy pracują, legalnie pracują, mają wszystkie papiery, mają pozwolenia. Bardzo proszę, żebyśmy tych dwóch rzeczy nie mieszali ze sobą, bo to, czemu my się sprzeciwiamy zasadniczo, to jest właśnie ta niezweryfikowana imigracja, która płynie w tysiącach, jeżeli ktoś tego nie zablokuje, to to się nigdy nie skończy, która dzisiaj, bym powiedziała, demoluje kraje Europy Zachodniej. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy są naprawdę potrzebujący, na przykład nasi przyjaciele z Ukrainy, czy jeżeli są ludzie, którzy na przykład mają legalnie zdobyte dokumenty, mają dowody osobiste, mają cokolwiek innego i tutaj pracują. Przecież my jesteśmy krajem otwartym, my nie mówimy, że tak powiem, nie. Pan poseł Wieczorek, to była wtopa z panią Joanną.
tak jak mówi pani poseł Wasserman. Nie, to znaczy ja powiem tak, patrzę, przyznam się szczerze, jestem pod wrażeniem, no jak można tłumaczyć rzeczy, które są nie do wytłumaczenia. No te cztery pytania referendalne są kompletnie bez sensu. To jest po prostu strata pieniędzy. Ja wiem, że rozmawialiście z premierem Orbanem pewnie i on zasygnalizował, że jak takie referendum się zrobi, to jest szansa, że można wygrać wybory, no bo przecież i spółki Skarbu Państwa w tym zauczestniczą, wszyscy będą mogli wydawać środki finansowe, dodatkowy czas i tak dalej, i tak dalej. Ale widzi pan takie ryzyko, to o czym premier mówi? Natomiast tu w kontekście tego, o czym mówiła pani poseł, no prawda jest taka, że w tej sprawie dotyczącej Unii Europejskiej rozmawiamy o osobach, o których wiemy, że one fizycznie już tutaj są. Natomiast no wszyscy jesteśmy przeciwni, żeby polskie granice przekraczało tysiące osób, o których nie wiemy w ogóle, kto to jest, bez żadnej kontroli. Tylko o tym, żeby była kontrola na granicy, jest rząd i są instytucje państwowe. No rozumiem, tu natomiast premier odnosi ja zwracam, się do paktu migracyjnego, który chce przeforsować Unię Europejską. No dobrze, ale w pakcie migracyjnym jest wpisana prosta rzecz. I teraz jest pytanie, czy rząd już to zrobił. Bo wystarczy, że jeżeli ten pakt wejdzie w życie, wystarczy napisać, że przyjęliśmy 1,5 miliona imigrantów z Ukrainy i będziemy zwolnieni w ogóle z jakiejkolwiek przyjmowania 1000 czy 2000 emigrantów do Polski. W ogóle nie ma tego tematu. Pani poseł. Podobnie jak tylko jedno zdanie. Nie ma tematu jakiejś prywatyzacji państwowego majątku, bo firm państwowych zostało 17, a jeżeli chodzi o firmy państwowe, to i tak większość już jest. Pan poseł Szczerba i potem pani będzie mogła odpowiedzieć. Ja nie wiem, czy państwo tutaj w telewizji Polsat informowaliście o tym, ale właśnie w ostatnich dniach został zdymisjonowany Piotr Wawrzyk. To jest ten wiceminister spraw zagranicznych, który przygotowywał rozporządzenie MSZ-u, które miało pozwolić napłynąć do Polski 400 tysiącom emigrantów. Informujemy o wszystkim, panie pośle, o tej informacji. Bardzo dobrze, cieszę się, tylko chciałem jeszcze raz to bardzo wyraźnie powtórzyć, bo właśnie minister Wawrzyk zaproponował rozwiązanie, tak zwany outsourcing, czyli prywatne agencje miałyby w zastępstwie państwa polskiego, jego instytucji, również naszych placówek konsularnych, wydawać wizy. I skutkiem, jak powiedziałem, miało być 400 tysięcy nowych imigrantów z takich krajów jak Nigeria, Arabia, Pakistan i tak dalej, i tak dalej. Więc chciałbym dowiedzieć się, z jakiego powodu pan minister Wawrzyk został odwołany. Wiemy również, że interesowało się nim CBA, więc bardzo szybko takie postaci gdzieś tam nagle znikają z list, znikają z ministerstw, a opinia publiczna nie ma żadnej w zakresie wiedzy. Pani wie, dlaczego zniknął minister Wawrzyk? Już odpowiem. Po pierwsze, nie, czy wiedzy nie mam oczywiście, jaka jest, jak wygląda. Mam tylko wiedzę medialną, żadną inną. Natomiast rzeczywiście, panie pośle, tutaj pan dotknął sedna sprawy. To znaczy u nas, jeżeli jest cień podejrzenia, to taka osoba musi zniknąć. W przeciwieństwie do państwa... W wyborach, przed wyborami. W przeciwieństwie do państwa, gdzie macie osoby, które przebywały tymczasowo aresztowane i które mają bardzo poważne zarzuty i macie je na listach. W związku z powyższym, dla państwa to nigdy nie było, że tak powiem, przeszkodą do tego, wręcz przeciwnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że, szanowni państwo, i ja bym powiedziała tak, my żeśmy uznali, że rzeczywiście to rozporządzenie może nie jest najszczęśliwsze, jak żeśmy tak uznali, za co zakończyło swój żywot. Natomiast proszę nie zapominać o jednej rzeczy, że to też są głosy w Polsce przedsiębiorców i to myślę, że to była inicjatywą, którzy mówili o tym, że po prostu potrzebują ludzi do pracy i pewnie takie zapotrzebowanie zgłaszali. Natomiast ja cały czas podnoszę jedną rzecz. Jest zasadnicza różnica pomiędzy człowiekiem, który ma dokumenty i przechodzi cały proces legalny, a pomiędzy tym, że napływa chmara ludzi, którzy w zasadzie nie umieją pisać, nie umieją czytać, nie mają żadnych dokumentów i bardzo, w ogóle w zasadzie trudno powiedzieć, kim oni w rzeczywistości są. I o tym mówimy. Ostatnie zdanie. Ja już oddam głos. Ja bym powiedziała tak, gdyby nie to, panie pośle, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, to może byśmy się zgadzali. Tylko przypominam panu, że tam rządzi Europejska Partia Ludowa. I ja bym chciała, żeby ten miłościwy Donald Tusk, który jak widać jest bardzo, na przykład teraz dobrze czuje Grzegorz Schetynę, jaki jest miłościwy, Kidawa-Błońska, Neumann i wiele, wiele innych osób, które tworzyły Platformę, żeby ten miłościwy człowiek zadał dzisiaj pytanie swoim europosłom, jak przyjdzie do głosowania, czy zagłosują tak, jak Unia będzie sobie tego życzyła i tak, jak do tej pory to robili, za tym, że Polska ma przymusowo brać do kropki, pani poseł? Brać imigrantów. 30 sekund.
W Parlamencie Europejskim nie rządzi żadna partia ludowa, tylko rządzą rządy krajów Unii Europejskiej i premierzy podpisują się pod tymi wszystkimi decyzjami, żeby była jasność. Pani premier, premier Morawiecki podpisał się pod KPO, podpisał się pod tymi wszystkimi kwestiami związanymi z wymiarem sprawiedliwości i tego po prostu nie realizuje. I dzięki temu nie mamy 270 miliardów. Nie, nie mamy dlatego, że państwo szczujecie na Polskę. Tylko dlatego. Znienawidzona przez PiS Europejska Partia Ludowa wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej stworzyła mechanizm, który pozwalałby takim krajom jak Polska być zwolnionym z jakiejkolwiek relokacji. Minister, spróbować. Premier Morawiecki w tej sprawie nie działa, nie zabiega. Najwyraźniej straszenie mu się bardziej opłaca. To zobaczmy, proszę państwa, realizacja skutecznej polityki. Jeszcze mamy czas, pani poseł, jeszcze mamy czas na jedną wypowiedź premiera Morawieckiego, odpowiedź Donalda Tuska. Zobaczmy i poproszę państwa o krótki komentarz. Jak Donald Tusk mówi, że ma szacunek do ludzi pracy, to wszyscy ludzie pracy, my wszyscy ludzie pracy, robotnicy z wyprzedawanych zakładów, robotnicy wypychani na emigrację, ludzie pracy pracujący po 5-6 zł za godzinę muszą się zacząć bać. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, aż udusi. Uważajcie na niego. W pojedynku z pytonem życzę Bambikowi powodzenia. Do pana posła Szczerby proszę o króciutki komentarz do tego. Panie, to jakiś odlot premiera Morawieckiego. Zresztą myślę, że oni wszyscy się zaczęli bać. Wtedy, kiedy byliśmy ostatnio z posłem Jońskim w KPRM-ie, widzieliśmy się z ministrem Schreiberem. Tak, z panią posłanką nie, ale z ministrem Schreiberem. Przyszedł nawet niezaproszony minister Horała. Obydwaj spanikowani. Widzieliśmy ten strach w oczach. Dzisiaj ten język, ta brutalizacja w życiu politycznym, za którą odpowiada premier Morawiecki, jest porażająca. 10 sekund. Pan premier Pyton przytulił Schetynę, Kidawę Błońską, Neumanna i pozostałych, no i jak widać część jest w Senacie, a część jest w niebycie. Pan poseł Wieczorek, będziecie w koalicji z Pytonem? Jak widzę taką przemianę doradcy premiera Tuska, to zaczynam wierzyć w przemianę Romana Giertycha. Dobrze, przemian pewnie jeszcze dużo zobaczymy podczas tej kampanii wyborczej. Do wyborów 41 dni. Szanowni państwo, za dzisiaj dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Pani Małgorzata Wasserman, pan Dariusz Wieczorek, dziękujemy. Pan poseł Michał Szczerba. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę powodzenia na trasie kampanijnej, a my, proszę państwa, za chwilkę będziemy rozmawiać o kampanii z ekspertami. Muszę zadbać o poziom cukru we krwi i wzrok. A ja o obwodowy układ nerwowy. Mnie Mielogard Gliko zapewnia znaczący komfort. Mielogard zawiera urydynę oraz witaminy B1 i B3, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Gliko zawiera kwas alfa-liponowy i chrom, które wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz riboflawinę dla wsparcia prawidłowego widzenia. Mielogard Gliko. Jeśli chcesz wspomóc obwodowy układ nerwowy, poziom cukru we krwi oraz wzrok, stosuj Mielogard Gliko. To teraz my, złote misie Haribo. Czerwone zaczynają. Mój jest żółty i taki spięzowaty. Ja go ugryźnę i czuję, że to ananas. Mój wysoko skoknie. A ja zrobię szach mniam. Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych. Weź udział w wygrywaśnej loterii. Kup dowolny produkt Haribo, zakręć kołem i sprawdź, czy wygrałeś. Dodatkowo weź udział w losowaniu nagrody głównej. Kiedy jesteś modelką, często musisz nosić niewygodne buty. Ale które najszybciej zakładam? Nowe hands-free Skechers Slip-ins. Możesz założyć Skechers Slip-ins nawet jak siedzisz. Nawet z pełnymi rękami. Skechers Slip-ins są takie proste w użyciu, że już nigdy nie musisz założyć innych butów. Nie musisz już używać rąk podczas zakładania butów dzięki nowym Skechers Slip-ins.
Witam w drugiej części debaty wyborczej. Tym razem z nami eksperci. Bardzo serdecznie witam pana profesora Sebastiana Gajewskiego z Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Jest też dr Andrzej Anusz, Instytut Piłsudskiego. Kłaniam się, panie doktorze. Witam. To tak na dobry start, na dobry początek może wejdziemy w tę część naszej debaty śpiewająco, hasłowo i śpiewająco. Dość kłótni i do przodu! Jak dziś fajt, oni kontra my. Tamci wyją Jarosław, drugich jednej listy kły. A może oddech chcesz wziąć od szarpania się ze łby? Jest wiele dobrych dróg, nasza nosi numer 3. Hasło wyborcze lewicy, serce mam po lewej. Po lewej stronie serce mam. Za jego głosem idź pewnym krokiem. Słuchaj się dobrze w jego rytm. W nim przesłanie tkwi głębokie. Tak było na konwencjach Trzeciej Drogi i konwencji Lewicy. Są oczywiście konwencje Konfederacji. Również mówimy o tych partiach, które nie występowały dzisiaj w tej pierwszej części. To panowie, piosenki się pojawiły, piosenki wyborcze. Czy wracamy do starych czasów? Bo ostatnio ja sobie nie przypominam, żeby piosenki wyborcze pojawiały się w kampaniach, panie profesorze. No rzeczywiście, chyba się nie pojawiały, a nawet jeśli się pojawiały, to raczej nie miały większego znaczenia. To jest tak, że dzisiaj realia kampanii wyborczych są zupełnie inne niż w latach 90. Pan redaktor mówi o piosenkach, ale też pojawiały się hasła. Wtedy hasło, wtedy piosenka miały kluczowe znaczenie. No dzisiaj te informacje płyną do nas z takiej liczby źródeł i w mediach tradycyjnych, i w mediach społecznościowych, i w ramach kampanii outdoorowej, że w gruncie rzeczy trudno odróżnić wagę piosenki czy hasła wyborczego od jakiegoś wpisu na Twitterze albo rolki, która pojawia się na Instagramie czy na TikToku. Realia nowe, no ale komitety wyborcze starają się odrobić lekcje na każdym polu i nie zadbać żadnego pola, w związku z czym trochę jest tak, że to hasło musi się pojawić, a jak się nie pojawiała ostatnia piosenka wyborcza, to może w tej kampanii warto, bo no, stosujemy wszystkie możliwe środki, które mogą przynieść głosy wyborców. To tak się zastanawiam, czy Trzecia Droga, czy Konfederacja, czy Lewica mają do zaproponowania, oczywiście tam są programy, bo to jest coś, co jest w tej kampanii wyborczej obecne. Natomiast pytanie, jaki jest ich przekaz główny, bo wiedzą, że rywalizują między sobą o to trzecie miejsce na podium. Tak, znaczy ja myślę, że ten hasło z konwencji Trzeciej Drogi bez kłótni do przodu, no to jest jakby klasyczna powrót do idei, do źródeł Trzeciej Drogi, to znaczy odniesienie się, że kłóci się Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska z Prawem i Sprawiedliwością, ze Zjednoczoną Prawicą, natomiast my chcemy stanąć poza tą kłótnią, która już od wielu, wielu lat dzieli Polskę, dzieli polską scenę polityczną, no chcemy stanąć ponad tym i chcemy iść do przodu. Także ja myślę, że to hasło tak naprawdę odpowiada idei Trzeciej Drogi. Jeśli chodzi o hasło Lewicy, uważam, że to jest w moim przekonaniu lepsze hasło, to znaczy serce po lewej, krótkie. A to już było, to już się pojawiało w kampaniach wyborczych. Tak, to się pojawiało, ale ja myślę, że teraz w kontekście zwłaszcza na przykład pojawienia się Romana Giertycha na liście Koalicji Obywatelskiej, ja myślę, że Lewica ma szansę złapać drugi oddech. To znaczy ja sądzę, że politycy Lewicy, nie będę zdziwiony, że w zasadzie chyba do końca najbliższe tygodnie będą mówić tak, Roman Giertych to Koalicja Obywatelska, my to Lewica. Znaczy punkt odniesienia, odbicia dla Lewicy jest dobry. W związku z tym myślę, że takie nawiązanie nawet tym hasłem, że serce, czyli coś dobrego, coś, co się dobrze kojarzy po lewej i odbicie się właśnie od Koalicji Obywatelskiej, no to jest myślę tutaj dobry pomysł. Ale jest Konfederacja, która w najnowszym sondażu Ibris dla Onetu ma 11,4%. Te pierwsze dwie partie to 33%, Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 26%. Trzecia Droga 10%, Lewica 9,6%, czyli wszystkie te partie wchodzą do parlamentu, ale Konfederacja mówi, przewrócimy ten stolik. Tak chcemy żyć, pokazuje konkrety programowe. Czy rzeczywiście Konfederacja w tym momencie, patrząc też na ruchy partii, to pytanie do panów, czy skalowane pod Konfederację, czy może bardziej przypadkowe, czy Konfederacja ma szansę ten stolik wywrócić, panie profesorze? Myślę, że szanse na wywrócenie tego stolika nie ma, albo te szanse są coraz mniejsze, bo rzeczywiście pojawił się taki moment, kiedy Konfederacja miała bardzo dobre wyniki sondażowe, ta średnia
średnia sondażowa, oczywiście krótkoterminowa, wynosiła nawet i tam 13-15% i miałem wrażenie, że Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak już widzieli się no, jako liderzy jakiejś formacji, która będzie rozstrzygać o tym, kto w Polsce będzie rządził i rzeczywiście był taki moment. Dzisiaj tego nie wiemy, czy rzeczywiście głosy Konfederacji będą rozstrzygające, czy nie będą. W zasadzie Konfederacja, no, ona z jednej strony ma ten zasób w postaci tego, że jest partią, która ma być tą nowością, świeżością, zmianą, partią antysystemową, czyli konsumować te potrzeby elektoratu, które kiedyś konsumował Andrzej Leper i Samobrona, Paweł Kukiz i Kukiz 15, czy Janusz Palikot i Ruch Palikota. Z drugiej strony jednak pada ofiarą samej siebie, to znaczy okazuje się i wyborcy już zaczynają to rozumieć, że Konfederacja to nie tylko TikToki Sławomira Mentzena, to nie tylko dosyć dobrze prezentujący się w mediach tradycyjnych Krzysztof Bosak, ale to mnóstwo ludzi o bardzo skrajnych poglądach, którzy znajdują się na listach Konfederacji i z którymi prawdopodobnie większość osób, które rozważa głosowanie na Konfederację, nie chce mieć nic wspólnego. No, ostatnio dyskutowaliśmy o jednym kandydacie, który jakąś taką miał niezbyt fortunną i zgodną z naszymi takimi przekonaniami w społeczeństwie wypowiedź dotyczącą jedzenia psów, ale takich Kandydatów jest więcej. Jest pani Jana Szostak, która mówi o przerywaniu o aborcji praktycznie do porodu. To jest równie kontrowersyjna postać, jeżeli nie bardziej kontrowersyjna postać. Myślę, że tego absolutnie nie można porównywać, dlatego że jeśli chodzi o dopuszczalność przerywania ciąży, to jest to temat debaty publicznej w Polsce i w tym zakresie prezentowane są stanowiska. Natomiast jedzenie psów w Polsce nie jest przedmiotem sporu politycznego. Jednoznacznie te normy obyczajowe, które obowiązują w Polsce, mówią, że psów się po prostu nie je. I tak jest. No, ale prawo też nie da się, mówi w Polsce, nie da się porównywać, się nie przerywa. Nie da się porównywać jednego z drugim. Natomiast jakby kwestia przepisów dotyczących warunków przerywania ciąży, ona w Polsce jest przedmiotem dyskusji i to mieści się, zgadzam się, że ta wypowiedź jest kontrowersyjna, czy ten pogląd jest kontrowersyjny, ale to mieści się w pewnych ramach debaty publicznej, bo dotyczy jakiegoś istotnego wątku. Natomiast no, mówienie o jedzeniu psów, czy jakby ta suma tych wypowiedzi, rozmaitych poglądów, tych oryginałów, bo inaczej się tych ludzi nie da nazwać z Konfederacji. Myślę, że wyborcy będą oceniać, co ich bardziej szokuje, czy jedna, czy druga wypowiedź, ale to trzeba zostawić już wyborcom. Natomiast pytanie jest tutaj o politykę i o to, jak partie skalują swoje, jak partie przygotowują się do walki w konkretnych okręgach. Panie doktorze, czy pan widzi takie wzięcie na celownik Konfederacji, w zasadzie elektoratu Konfederacji? Tak, znaczy nawet w doborze ostatnio głośnych nazwisk, które wzbudzają duże kontrowersje, w dużym stopniu to są politycy, którzy mają w moim przekonaniu odebrać głosy Konfederacji. Przykład pana Bąkiewicza, prawda, który bardzo głośno ma kandydować z ostatniego miejsca PiS-u w Radomiu. No to jest osoba, która się wywodzi ze samego rdzenia Konfederacji. On jest współorganizatorem Marszu Niepodległości. To jest taka, można powiedzieć, firmowa impreza. No, wydarzenie obozu narodowego. Szeroko pojętego. Taka wizytówka. I tam doszło do bardzo istotnego podziału. I w tej chwili pan Bąkiewicz dostał wsparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I ewidentnie widać, że wystawienie go, ja to tak interpretuję, jest to próba odebrania części wyborców Konfederacji. Jeśli chodzi o trzecią drogę, też bardzo ciekawe ruchy. To zobaczmy, jak te ruchy wyglądały, bo to mamy z nagrania z konwencji, które były na trzeciej drodze. Proszę o pokazanie. Na ostatnim miejscu naszej listy w Warszawie znajdzie się senny koszmar Sławomira Mentzena. Pamiętacie ich debatę w RMF? To była największa porażka Konfederacji od czasów wojny secesyjnej. Ryszard Petru. Artur Dziambor, który dołącza do drużyny Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej szeroko pojęte, będzie tam walczył o głosy. Nie tylko przedsiębiorców, ale tych wszystkich, którzy chcą zakończyć wojnę polsko-polską. Jak wyborcy reagują, na panów zdaniem, na takie właśnie transfery w ostatniej chwili, tuż przed zamknięciem list? Panie doktorze, ja myślę, że to jest bardzo dobry ruch ze strony trzeciej drogi. To znaczy, ja interpretuję udział pana Ryszarda Petru na liście i Artura Dziambora
To jest, ja oceniam, że to w ostatnich tygodniach jest jeden z lepszych ruchów trzeciej drogi. Tak jak ona do tej pory się szamotała, ja myślę, że ona cały czas ma problem, czy przekroczy 8%. A pan uważa, że wyborcy Konfederacji są w stanie porzucić tę partię na rzecz Artura Dziambora? To znaczy Artur Dziambor na przykład w Gdyni to jest osoba na tyle rozpoznawalna, on tworzył Konfederację w Gdyni, że ja myślę, że on część wyborców za sobą jakby przyciągnie. Ale teraz oni wiedzą, że będą głosować na listę Polskiego Stronnictwa Ludowego, a może nie mają z tym nic wspólnego. Ale wyborcy Konfederacji to jest bardzo taka, można powiedzieć, labilna, ciekawa grupa i to jest grupa, która ma, część z nich ma takich swoich, jakby można powiedzieć, idoli politycznych i oni idą personalnie za nimi, więc wydaje mi się, że w przypadku Dziambora on na pewno troszeczkę zabierze głosów Konfederacji. W przypadku Ryszarda Petru, no to jest dużo bardziej skomplikowany temat, natomiast w sensie takim politycznym i programowym to na pewno jest uderzenie w Konfederację. Pan się z tym zgodzi, panie profesorze? Ja nie wiem, czy ci kandydaci zabiorą głosy Konfederacji czy komukolwiek innemu, natomiast zgadzam się z panem doktorem, że rzeczywiście ten ruch ze strony trzeciej drogi, czy te ruchy, zarówno jeśli idzie o Artura Dziambora, jak i o Ryszarda Petru, to są ruchy dobre ze względu na to, że są spójne z pewnym wizerunkiem, który usiłuje wypracować trzecia droga. I nie mówię o tym wizerunku związanym z byciem z taką alternatywą siłą spokoju, to widzieliśmy w haśle, ale jeśli chodzi o pewien przekaz programowy, to znaczy rzeczywiście trzecia droga, także Polskie Stronnictwo Ludowe w mijającej kadencji, usiłowały kształtować swoją agendę programową jako partię reprezentującą przedsiębiorców, w szczególności małych, średnich, ten biznes. Widać to było w projektach ustaw, które Polskie Stronnictwo Ludowe składało i zapraszanie do współpracy osób, których liberalne poglądy gospodarcze nie budzą wątpliwości, które w debacie publicznej są rzecznikami takiej liberalnej agendy gospodarczej, rzecznikami przedsiębiorców, jak właśnie Ryszard Petru czy w parlamencie Artur Dziambor, który też sam zawsze podkreślał, że był przedsiębiorcą, że ma bardzo wolnościowe poglądy w aspekcie gospodarczym. To jest ruch dobry i spójny z tą agendą, którą trzecia droga prezentuje. Co więcej, uważam, że dzisiaj jest to siła trzeciej drogi, dlatego że na opozycji demokratycznej trudno wskazać w formację polityczną, która by w sposób jednoznaczny do tej liberalnej agendy gospodarczej się odwoływała. Lewica oczywiście stoi po stronie takiej socjaldemokratycznej, to jest zrozumiałe, ale Platforma Obywatelska, ona bardzo stara się uciec od tego wizerunku partii liberalnej gospodarczo. Pewnie parlamentarzyści Platformy nadal mają takie poglądy, jak mieli kiedyś, no ale dzisiaj Donald Tusk wychodzi i mówi 800 plus tak i to jeszcze wcześniej niż proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Więc w tym sensie ten ruch jest nie tylko spójny z tym, co było do tej pory, ale także może opłacić się wyborczo, jeśli oczywiście uda się jakby te wątki gospodarcze po stronie trzeciej drogi odpowiednio podgrzać. Pana zdaniem trzecia droga może być twarzą polskich przedsiębiorców, może być reprezentacją polskich przedsiębiorców, znaczy bez konkurencji? Ja myślę, że to już jest trochę późno, natomiast ruch jest w dobrą stronę, ale myślę, że jeszcze w tej kampanii wyborczej inne te duże ugrupowania będą próbowały przynajmniej ratować częściowo wizerunek, że też są, odwołują się do przedsiębiorców. Spodziewam się nowych propozycji programowych ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, od jutra ma startować Prawo i Sprawiedliwość ze swoim programem. Donald Tusk zapowiada 100 konkretów, znajdą się propozycje dla przedsiębiorców. Tak, myślę, że zarówno się znajdą po stronie Prawa i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Natomiast ewidentnie widać, że środowisko przedsiębiorców w tych wyborach jest rozproszone i on nie będzie miało jednej takiej siły politycznej dominującej, która będzie ich reprezentować. Pan doktor Andrzej Janusz, pan profesor Sebastian Gajewski, bardzo panu dziękuję za udział w tej części debaty, w debacie wyborczej. Szanowni państwo, dziękuję również za ten spędzony czas. Już za chwilę wydarzenia, na które bardzo serdecznie zapraszam. Do zobaczenia za tydzień. Życzę udanego, przyjemnego wieczoru. Czego potrzebujesz do szkoły? Gumki. I czego jeszcze? Długopisu, nowego piórnika, trampek na własne perówki, kredyt kalkulatora i... Wszystko do szkoły? Mają. A do tego długopisy Parker Jotter Originals i rowery elektryczne. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. W Castoramie oszczędzasz! Bo wuj, nie! Raz przy zakupach, drugi raz przy rachunkach. Bo kupując wełny i styropiany otrzymasz 50 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane 500. Przyjdź do sklepu Castorama lub wejdź na castorama.pl. Staś zaprosił mnie na wycieczkę rowerową. A rodzice mi pozwolili. No, moi zgodzili się na psa ze schroniska. Nazwę go Pies Toszek. Czyli moi chyba dorośli. Moi raczej też. Kochani dorośli, skoro dorośliście, by pozwolić dzieciom robić swoje, załóżcie im konto Mobi w ING. Niech uczą się oszczędzać i wydawać swoje pieniądze.
Zosia znów może się śmiać bez skrępowania. Basia, wysiłek nie jest już dla niej problemem. Ewa wróciła do aktywnego życia bez strachu. Dzięki Feminost pozbyły się problemu z utrzymaniem moczu. Feminost. Wsparcie układu moczowego i mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie moczu. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dziadku, jak ty to wszystko pamiętasz? Codziennie wspomaga mnie Bilomag Plus. Bilomag Plus. Wspomaga pamięć i sprawność umysłu. Do mojego gabinetu przychodzi wiele osób, które skarżą się na włókniaki. Zazwyczaj pojawiają się one na szyi, pod biustem czy pod pachami. Nie stanowią zagrożenia, ale mogą być drażniące i kosmetycznie wstydliwe. Na szczęście w leczeniu pomoże FibroControl. Dzięki FibroControl możemy samodzielnie i bezboleśnie pozbyć się włókniaków. A efekt zobaczymy już po 6 dniach. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. A gdybym tak, do pakietu światłowód dodała Disney Plus i telewizję 4K. A do tego to wszystko na start, bez opłat. Netia, zejdź na ziemię. Na ziemię? Netia jestem, bogini nieziemskiej rozrywki. Z internetem przyszłam i telewizją. Pakiet światłowód z Disney Plus i telewizją 4K na start 3 miesiące bez opłat, a potem tylko 70 zł miesięcznie. Netia. Teraz internet bez limitu prędkości i danych w smartfonie. To trzeba brać. Już od 35 zł miesięcznie w ofertach rodzinnych. To może dla brata brać. To pani brata ma? Brata siostry, stryjecznego wuja od strony matki. Czyli daleka rodzina. Nie, tam daleka. Spod Warszawy. Czyli blisko. No, z Grodziska. Play w domu i poza domem. Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon Xiaomi w supercenie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Niektóre dopiero się zaczynają. Inne trwają od lat. Tęsknimy za nimi. A czasem musimy złapać oddech. Mamy je z bliskimi i samym sobą. O relacje warto dbać, a na biletach oszczędzać. Kup bilet seniora do końca września i skorzystaj ze zniżki 35%. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Oto nocciolata. Nocciolata jest bez dodatku oleju palmowego, przepyszna i ekologiczna. Starannie przygotowana we Włoszech, o kremowej konsystencji i aromacie orzechów laskowych. Nigdy wcześniej nie jadłeś takiego kremu. Nocciolata rozpieszcza zmysły. 4 smaki, których nie można przegapić. Nocciolata klasyczna, bez laktozy, bianka i crunchy. Spróbuj je wszystkie! Muszę zadbać o poziom cukru we krwi i wzrok. A ja o obwodowy układ nerwowy. Mnie Mielogard Gliko zapewnia znaczący komfort. Mielogard zawiera urydynę oraz witaminy B1 i B3, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Gliko zawiera kwas alfa-liponowy i chrom, które wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz ryboflawinę dla wsparcia prawidłowego widzenia. Mielogard Gliko. Jeśli chcesz wspomóc obwodowy układ nerwowy, poziom cukru we krwi oraz wzrok, stosuj Mielogard Gliko. Tak jest odpowiedzialny. Robert Lewandowski ostro o działaczach i polskiej reprezentacji. Potrzebuję tej odtrutki. W raporcie dnia także lincz na pijanym kierowcy. Monika Gawrońska. Do zobaczenia o 21:00. Od września w Polsacie. Warszawa jest teraz bardziej luksusowa i są tutaj takie osoby jak ja. Boginio, to ja jestem od urodzenia. Jestem ikoną mody. Dream team do ploteczek. Kochamy się od pierwszego wejścia. Ty mówisz, że ja jestem fałszywa? Ja mam prawo mówić o czym sobie za przeproszeniem chcę. I cały potencjał. Poszedł się. Nowy program Żony Warszawy od 6 września w środę o 20:05 w Polsacie. Jesteśmy bliźniaczkami i chciałybyśmy cieszyć się życiem. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531. Fundacja Polsat. Jesteśmy dla dzieci. Pierwsze kroki. Pierwsze słowo. Pierwsza klasa. Pierwsza miłość.
Pierwsza praca. Pierwsze mieszkanie. Pierwsze doświadczenia budują naszą przyszłość. Zapewnij sobie oraz swoim bliskim pierwsze mieszkanie. Skorzystaj z bezpiecznego kredytu 2%. W Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet do 30 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500. A dodatkowo te krzesła w super cenach już od 75 zł i ten zestaw garnków aż 50% taniej. Being myself is the boldest thing I can do. My own self. Proud, strong, free, emotional. Myself, the new masculine refillable fragrance. Yves Saint Laurent. Mamy smak na śledzika. Ale jesteś w lesie? Użyj kompasu, wybierz swój smak. Solony, wędzony i słodko-kwaśny. Mówią, że śledź. To śledź. A śledź ma tyle twarzy i każda piękna. To musi być Listener. Rodzina Ulmów z Markowej. Wiedzieli, że żyć to znaczy pomagać potrzebującym. Pozostali ludźmi w nieludzkich czasach i zapłacili za to najwyższą cenę. W czasie II wojny światowej rodzina Ulmów przez kilkanaście miesięcy ukrywała 8 żydowskich sąsiadów. 24 marca 1944 roku wszyscy, Polacy i Żydzi, zostali zamordowani przez Niemców. Postęp to reflektory zaprojektowane tak, by olśniewać. Setki ogniw, które pracują, gdy ty nabierasz energii. Sylwetka, na którą chcesz spojrzeć ponownie. Jeśli tylko zdążysz. I zasięg mierzony wolnością, którą ci daje. To jest postęp, którego możesz doświadczyć. Sprzedawaj wszystkim, kupuj od wszystkich. Przesyłki OLX. Cała Polska w twojej paczce. Nie ma kanapek. To nie robię kawki. To ja nie odbieram. Załatwię to. Nie ma? To zaraz będzie. Ekspresem. A zapiekanka Virtu 3,99 za sztukę. Carrefour Express uratuje, jak brakuje. Przepis na bliskość. Barilla. Miłość w gestach. To mój chłopak Jake. Cześć wszystkim. Co ty masz na trampkach? Kwiaty. Studiuję botanikę. Tak się składa, że tata też lubi rośliny. Łap za sekator. Poprzycinamy. Wiesz, nieważne czy wybierzesz lewego czy prawego. Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Wiesz, nieważne, czy wybierzesz lewego czy prawego. Każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Latem podążaj za biedronkowymi oszczędnościami. Świeże okazje na owoce i warzywa. Do środy. Winogrona sułtańskie na wagę jedynie 5,99 za kilogram. A do soboty. Wszystkie lody familijne i sorbety Marletto od 500 ml do 1 litra. Drugi produkt 70% taniej. A olej rzepakowy wielkopolski 1 litr tylko 5,69 za butelkę przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie produkty do golenia. 2 plus 1 gratis. Oto powody, by iść do Biedronki. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Gdzie pójdziesz, gdy nagle zabraknie ci cukru? Do sąsiada. Od kogo pożyczysz wiertarkę? Też od sąsiada. A czy zostawiłabyś sąsiadowi pod opieką swoje dziecko? Tak. Mieszkanie? Tak. Ukochanego zwierzaka? Tak. A gdzie zostawiasz swoje pieniądze? Trzymaj je po sąsiedzku, w banku spółdzielczym z grupy BPS. Potrzebujesz gotówki? To też dobry adres. Banki spółdzielcze z grupy BPS. Załatw to po sąsiedzku. Mógłbym opowiadać, jak kawa MK Cafe otwiera drzwi do świata smaku, aromatu, słodyczy, egzotycznych nut smakowych. Ale po co opowiadać? MK Cafe to smak, który trzeba poczuć.
Muszę zadbać o poziom cukru we krwi i wzrok. A ja o obwodowy układ nerwowy. Mnie Mielogard Gliko zapewnia znaczący komfort. Mielogard zawiera urydynę oraz witaminy B1 i B3, które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Gliko zawiera kwas alfa-liponowy i chrom, które wspomagają utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi oraz riboflawinę dla wsparcia prawidłowego widzenia. Mielogard Gliko. Jeśli chcesz wspomóc obwodowy układ nerwowy, poziom cukru we krwi oraz wzrok, stosuj Mielogard Gliko. Gdyby szkolne przedstawienia wyglądały tak, Airwaves nie byłby potrzebny. Ale bywa inaczej. Dlatego doładuj się mentolowym odświeżeniem. Airwaves. Odśwież swój umysł, nie tylko swój oddech. A gdybym tak do pakietu światłowód dodała Disney Plus i telewizję 4K, a do tego to wszystko na start, bez opłat. Netia, zejdź na ziemię. Na ziemię? Netia, jestem bogini nieziemskiej rozrywki. Z internetem przyszłam i telewizją. Pakiet światłowód z Disney Plus i telewizją 4K na start 3 miesiące bez opłat, a potem tylko 70 zł miesięcznie. Netia. Since I came to know you, baby, I've been telling you how good you are.